Dzień dobry. Dzień dobry, mam mokrą rękę. Wszystko jakoś przeżyjemy. No niestety, zrobiło nam się tak, bardzo polska wiosna do nas zawitała w końcu, a nie tam jakieś tropiki, komuś się zamarzyło. W końcu musi być tak jak w Polsce, prawda? Dzień dobry, witam gorąco. Dzień dobry. Doktor Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. Dzień dobry. Kilka pretekstów takich, bo ja już się przymierzałam, chciałam z panem porozmawiać jakiś czas temu, ale jakoś nam się nie udawało, bo pan bardzo zajętą jest osobą. Ja dużo czytam. No, naprawdę? To bardzo cieszy. No właśnie, dzisiaj rozpoczynają się warszawskie Targi Książki. Ostatnio był Dzień Bibliotekarza i zresztą jeszcze jest taka fajna akcja, o której chciałam wspomnieć, a mianowicie możliwość co roku oddawania swoich książek, które przekazywane są do różnego rodzaju szpitali, instytucji medycznych i dla dzieciaków, więc pretekstu jest dużo. Co na tych warszawskich targach książki robić będziecie jako biblioteka? No oczywiście prezentujemy nasze publikacje, ale najważniejsze są rozmowy z samymi wydawcami na temat sposobu prezentacji ich danych w katalogach bibliotecznych. To jest poważna forma reklamy. Biblioteki bardzo dużo też kupują, ale też rozmawiamy, w jaki sposób polskie wydawnictwa mogą być widoczne na świecie. Targi międzynarodowe są najlepszym tego pretekstem. Mhm. A jak pan chodzi na takie imprezy, nazwijmy to tak jak warszawskie Targi Książki, to ma pan takie poczucie, że Polacy czytają i chętnie do tych książek zaglądają? Gdybym wnioskował tylko z targów i frekwencji na targach... Nic innego nie robimy, tylko czytamy. To tak jak z metrem. Osoby często mi mówią, różne osoby, które wątpią w nasze badania, mówią, ale w metrze wszyscy czytają. Ja mówię, okej, mamy 2 linie metra, jak będzie tyle stacji i tyle linii jak w Londynie, to będziemy mieli podobne czytelnictwo. Na razie mamy czytelnictwo na 2 linie metra, ale mówiąc poważnie, frekwencja na targach potwierdza to, co pokazują nasze badania. Znaczy jest grupa bardzo intensywnych czytelników i ona w miarę rośnie w tej chwili, no ale to jest nadal 10% tylko. Natomiast 62%, czy w okolicach 60% już od kilku lat nie czyta w ogóle nawet jednej książki, czy nie zagląda do żadnej książki. Więc targi potwierdzają, że mamy bardzo miłą elitę, którą chcielibyśmy trochę rozszerzyć. A jak to zrobić? Nie ma jednego narzędzia. Tak jak nie ma jednej przyczyny nieczytania, tak nie ma jednego narzędzia, którym moglibyśmy to naprawić. Główną przyczyną jest to, że nie kojarzymy, my w sensie tych nieczytających, albo większość Polaków, nie kojarzymy czytania z dorosłością. Fakt, że nie widzimy rodziców, bliskich, dorosłych, którzy czytają, powoduje, że sami nie będziemy czytać. I stąd są te dwie grupy bardzo spójne. Znaczy jest grupa czytających i grupa nieczytających. Jeżeli mamy nieczytających rodziców, to tylko w 13% będziemy czytelnikami. Znaczy tylko w tej grupie dzieci 13% to czytelnicy. I podobnie sobie dobieramy znajomych. I tutaj już, jeżeli mamy nieczytających znajomych, to tylko w 5% obserwujemy czytelników. To niestety generuje kolejne pokolenia nieczytających, ale też oczywiście też czytających. Także to jest główna przyczyna. Kojarzymy przez to czytanie z lekturą ze szkołą. Najmniej czytają, co ciekawe, osoby starsze, osoby wychowane przed 89. Ja przeczytałam, jak gdzieś pan to powiedział, i trochę mnie to zaskoczyło, bo sama jestem osobą, która się wychowywała przed 89 i książka, oprócz tego, że się spędzało dzień na podwórku albo na drzewach, to była podstawa. Ale... Gdzie potencjalnie tych książek był 100 razy mniejszy wybór i chodziło się do bibliotek i tak naprawdę nie było, był emping, ale te książki były niedostępne albo były bardzo drogie, no cena dzisiaj to też jakby inna kwestia i tak dalej, a mimo wszystko mam takie wrażenie, że jednak chętnie sięgaliśmy po te książki. Nie jest to prawda. No, nam to się tak wydaje. To ja żyłam w jakiejś innej rzeczywistości. To jest pułapka oczywistości, w którą często wpadamy, myśląc o historii, myśląc, że kiedyś było lepiej, a teraz jest gorzej. Znaczy, to, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, co jest dzisiaj, to znaczy, że w XIX wieku było dobrze, że dzisiaj nie czytamy, to znaczy, że w XIX wieku albo 20 czy 50 lat temu czytaliśmy. Nie, były inne atrakcje, nie było oczywiście internetu, nie było telewizji, czy tak dostępnej, ale były inne atrakcje i ludzie się nimi zadowalali. Natomiast grupa czytająca wówczas w dużym stopniu to jest też ta grupa, która czyta teraz, albo inaczej. Dzieci tych, którzy czytali kiedyś, też dzisiaj czytają, więc dla nich nie ma problemu nieczytelnictwa. Natomiast to nie jest większość. I co jest ważne, osoby, które spytaliśmy, przebadaliśmy osoby 50, 60, 70 plus, które nie czytają, spytaliśmy, dlaczego nie czytają i kiedy przestały czytać. I one odpowiadają, większość z nich odpowiedziała, nie czytaliśmy nigdy poza szkołą. Czyli to nie jest tak, że internet, technologia cyfrowa, telewizja odciągnęły czytelników. Duża z nich część nigdy nie czytała. Oni po prostu nie byli aktywni i nadal nie są aktywni, poza przymusem szkolnym. I z jednej strony to jest dobra wiadomość, znaczy, że szkoła rzeczywiście przynajmniej zachęca ich do jakichś lektur. No z drugiej strony wiemy, że nie znaleźliśmy skutecznych narzędzi, żeby ich jednak nauczyć czytania, czy pokazać przyjemność czytania po zakończeniu szkoły. No właśnie, to nie ma takich narzędzi, no bo mówi się cały czas o tych kwestiach, które mogą odciągać od czytania, czyli tak jak wcześniej wspomniałam, pewnie ceny książek dzisiaj, bo nie są tanie, umówmy się. Jeżeli ktoś chce kolekcjonować książki, czy przeczytać chociażby jedną czy dwie w miesiącu, no to w skali roku robi się spora suma. Biblioteki no też na pewno pozostawiają wciąż wiele do życzenia. To prawda. Pewnie to jest kwestia finansowania i tak dalej, to co ma ich faktycznie zachęcić? Jesteśmy przed wyborami samorządowymi, to jest dobry moment, żeby powiedzieć burmistrzom, wójtom i kandydatom na radnych, że biblioteka jest tak samo ważna jak droga, że jak wybudujemy wszystkie drogi, wszystkie akwaparki, to dokąd się nas to ma doprowadzić? Powinno doprowadzić do tego, że nasz poziom intelektualny, kulturalny, cywilizacyjny powinien wzrastać. Biblioteka jest narzędziem modernizacji, a nie częścią świata przeszłego, jakiegoś starożytnego świata. Więc należy inwestować w biblioteki. W Polsce się kupuje 9 woluminów na 100 mieszkańców. Średnia europejska 25, kraje, które mają wysoki poziom czytelnictwa 30 do bibliotek. Więc jeżeli chcemy, żeby dzieci czytały, dorośli czytali, to w bibliotekach muszą być książki, o których się właśnie dyskutuje, a nie tylko kanon literacki. A żeby to zrobić, trzeba mieć więcej pieniędzy, 2 razy, 3 razy tyle na zakupy do bibliotek. A co zrobić, żeby zachęcić takich ludzi, żeby do tych bibliotek chodzili? Bo jednak faktycznie wciąż się kojarzy, tak jak Pan mówi, że tam można znaleźć jakieś kanony, a jeżeli chce się przeczytać, nie wiem, powieść jakiegoś skandynawskiego pisarza, obecnie tak bardzo popularne, no to już ciężko trafić, albo w całej bibliotece jest jeden egzemplarz, na który pewnie się trzeba zapisywać. Dokładnie tak jest. To jest właśnie odpowiedź. Powinno się przede wszystkim inwestować w biblioteki, bo jeżeli nie widzą dorosłych, dzieci w domu, to mogą zobaczyć w bibliotece publicznej podjeżdżającego biznesmena samochodem w piątek, żeby pożyczyć na weekend dla siebie i dla rodziny chociażby książki. I to jest ważne. Natomiast inne narzędzia już będą mniej skuteczne poza rodziną i bibliotekami. Na pewno przykład nauczycieli. Z nimi jest zawsze problem. To jest przewaga zawsze bibliotekarki nad nauczycielką, taka, że bibliotekarka nie ocenia, po rozmowie nie wystawia oceny i zawsze patrzy prosto w oczy, nie rozmawia z grupą, a z konkretną osobą. Więc biblioteki są dlatego ważne. Natomiast oczywiście pokazywanie osób, które cieszą się powszechnym szacunkiem z książką. Przez długi czas PR-owcy odradzali politykom na przykład fotografowanie się z książką, bo to oznaczało, że się nie identyfikują z przeciętnym Polakiem i się wywyższają. Trochę mieli racji w tym sensie, że badania pokazywały, że większość Polaków nie czyta. To się szczęśliwie od kilku lat zmienia. Już pokazujemy się z książkami i to widać drobne wzrosty w naszych badaniach. Na przykład dużo częściej, to jest ogromny wzrost już drugi rok, kupujemy książki na prezent. Znaczy, książka znowu stała się prezentem prestiżowym. Modna się stała. Zaczyna być modna i co więcej, w badaniach widzimy, że ludzie czytają książki, które otrzymują w prezencie. Że nawet jeżeli nie mają odruchu pójścia do księgarni czy kupienia przez internet, to jednak jak dostaną książkę w prezencie, to ją przeczytają, a przynajmniej spróbują. Natomiast też pamiętajmy, że trzeba bardzo dbać o to, jaką książkę się darowuje, bo zła książka może zniechęcić do czytania na całe życie. A akcje typu chociażby właśnie to czytanie pod patronatem prezydenta że zawsze jest jakaś lektura co roku wybierana, no ale to są klasyki, tak? Poza tym w Warszawie chociażby są te, nie tylko zresztą w Warszawie, myślę w wielu miastach polskich, ławeczki, czy akcje pod tytułem zostaw książkę w jakimś miejscu, ktoś inny sobie weźmie, poczyta. Ma to jakieś odbicie w badaniach? To przynosi jakieś efekty? Przynosi efekty, także nagrody literackie. To, że się mówi w ogóle w mediach o książkach, to, że teraz rozmawiamy, pokazujemy, że to jest temat ważny. Przez moment może ktoś się nad tym zastanowi, myślę tu o pojedynczym człowieku. Natomiast akcje społeczne zachęcające, tak jak narodowe czytanie prezydenta, przynoszą efekt na przykład wśród osób starszych, które wracają do swoich dawnych lektur i nagle odkrywają, że Potop, Lalka czy nawet Wesele czytane kiedyś warto jeszcze raz przeczytać i może potem sięgną po następne książki. A dla młodych jest to pokazanie, że prezydent Rzeczypospolitej uważa, że czytanie jest ważne i poświęca temu jedną sobotę w roku wyłącznie na promowanie czytania. Zwłaszcza, że tak wracając do tych kanonów i lektur, z perspektywy czasu książkę odbieramy na pewno kompletnie inaczej niż jako, nie wiem, nastolatek w szkole, a osoba już kompletnie dorosła, prawda, z perspektywy swojego życia, doświadczeń i tak dalej. Nagle się okazuje, że ta Lalka ma kompletnie inny przekaz. Bo czytanie, Lalka czytana w wieku dorosłym pokazuje, jak bardzo ironicznie Prus pisał, kiedy opisuje, jak Rzecki odwiedza kamienicę, którą Wokulski ma kupić i widzi brudne nogi osób myjących okna i żartuje, że łatwiej umyć okna niż nogi ewidentnie. I rzeczywiście odkrywamy nowe warstwy, bo mamy rzeczywiście inne doświadczenia. Natomiast książki, kanon zawsze powinien się zmieniać. Znaczy kanon, część powinna zostawać tego, co jest dla nas ważne, ale też powinny dochodzić co roku nowe książki. Pisarzy, którzy opisują świat, który my dzisiaj widzimy, a nie tylko ten, który widzieliśmy w XIX wieku czy 50 lat temu. Dlatego dyskusja nad kanonem jest oczywista i powinna być stała. A te książki, jeżeli chodzi o kanon i te lektury obowiązkowe, też zmienia się dość często. Może nawet zapewne w niektórych przypadkach co roku. Jak pan ocenia? Bo co jakiś czas pojawiają się dyskusje, czy te książki powinny być obowiązkowe, czy dzieciaki powinny zajrzeć do tych albo do innych i tak dalej, i tak dalej. Ta dyskusja jest normalna, naturalna, powinna trwać dzisiaj, za 10, za 100 lat, dlatego, że się zmieniają gusty, potrzeby, oczekiwania, ale też zmieniają się książki, pojawiają się nowi autorzy, którzy może lepiej opisują coś niż ci 50 czy 100 lat temu. Ale ważne jest cały czas wyobrażenie, że jedna rzecz to jest kanon, który buduje naszą wspólnotę, to, co nas łączy. Pani redaktor przeczytała mniej więcej te same książki, co ja. Możemy dzięki temu rozmawiać, rozumiejąc to samo. Ale także nauczenie w szkole przyjemności czytania dla siebie. Dlatego, że czytanie z jednej strony jest społeczne, tak jak lektury, ale też bardzo intymne. Nikt nie wchodzi między nas a litery. My czytamy, budujemy w naszej wyobraźni ten świat. I książka na różne osoby oddziałuje w bardzo różny sposób, bo my po prostu jesteśmy różni. A książki nam w tym pomagają. A czy według pana, bo tak rozmawiamy o samych książkach i o tym, że bardzo duży odsetek Polaków nie sięgnął po żadną książkę i jest duże prawdopodobieństwo, że nie sięgnie, ale czy też liczy się fakt samego czytania? Czyli chodzi mi o to, że nieważne co czytam, a żeby czytać. Czyli, że jest to gazeta, że jest to magazyn, że jest to internet, jakiś artykuł i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak. My nie mamy problemu z piśmiennictwem, czy z czytaniem tekstów, bo nie było w historii świata lepszego momentu na czytanie, ale my czytamy SMS-y na wszystkich komunikatorach. My bardzo dużo piszemy i bardzo dużo czytamy. To jest bardzo ciekawe, zresztą nigdy tak w historii nie było, żeby osoby z najniższym wykształceniem tak dużo pisały, chociażby SMS-ów. Natomiast chodzi o to, czy jesteśmy w stanie z naszego życia prywatnego wyłączyć taki moment higieny psychicznej nawet, żeby czytać, podnosząc tym samym swoje po prostu kulturowe kwalifikacje po to, żeby być lepszym człowiekiem dla siebie. Natomiast czy ważne jest, co czytamy? Jest oczywiście ważne, ale nie ma innej drogi do czytania wyrafinowanej literatury niż literatura popularna. To nie jest tak, że ktoś nic nie czyta i nagle zacznie czytać Ulyssesa, czy nagle zacznie czytać Herberta, czy Schulza. Musi, jeżeli nie wyniósł tego z domu, jeżeli od nauczenia się czytania nie czytał książek dla siebie ważnych, czyli książek dla dzieci wówczas, to nie nabędzie inaczej potrzeby czytania niż poprzez czytanie dobrych kryminałów, dobrych romansów, książek obyczajowych. To jest bardzo istotne. Jeżeli nikt nie czyta, to zachęcić go książkami, które są dobre dla niego. Ja wierzę w to, że po 100-200 książkach powiedzmy gorszych istnieje w nas potrzeba przeczytania czegoś. Po ilu? I teraz ci wszyscy, którzy sięgają, bo na przykład po jedną w roku, to jest chyba 30 parę procent, tak? Osób, które jedną 38% w tej chwili jest lekki wzrost. Tak. To po ilu? To ja nie dożyję. Nie. Czyta się szybko. Ale oczywiście, że tak. Książka jak romans czy kryminał, jeżeli nie jest bardzo obszerna i bardzo skomplikowana, jesteśmy w stanie przeczytać przez jeden dzień, czy przez jeden weekend, czy w jedną podróż pociągiem. No to już prędzej, bo to, wie pan, to zawsze jest takie wytłumaczenie, ale przecież ja nie mam czasu, a ja muszę pracować, a ja się muszę zająć dziećmi, a ja muszę posprzątać, obiad ugotować, kiedy ja mam, a wieczorem jestem zmęczona i ja już zasypiam nad tą książką. Ale to nie jest obowiązek, to jest przyjemność. Jeżeli mamy czas i to badania potwierdziły, jeżeli mamy potrzebę czytania, to zawsze znajdziemy 2-5 minut, żeby przeczytać. Ja czytam bardzo często wtedy, kiedy jestem naprawdę zmęczony, bo to mnie bardzo uspokaja, wycisza. Po tych 5-10 minutach jestem w stanie w miarę zrelaksowany dalej działać. I jeszcze jest to metro. Jest jeszcze metro, także trzymamy kciuki za dłuższą linię. Metro w każdej wsi. Nie, ale tak poważnie, bo tak sobie myślę, że faktycznie ludziom w dużych miastach łatwiej jest, tak jak mówiliśmy, i dotrzeć do tej biblioteki i prędzej pewnie stać ich na tą książkę i potencjalnie jadąc tą komunikacją mają trochę więcej czasu, żeby się nad nią pochylić. Ale tak widzą też ludzi czytających, to jest ważne. My widzimy w metrze innych czytających, wtedy sami czujemy się uzuchwaleni do czytania. No tak, ale chodzi mi cały czas o tych ludzi w tych małych miasteczkach, w tych wsiach, gdzie ta biblioteka to w ogóle jeśli w ogóle jest, to ma takie książki, że za bardzo nie wiedzą, co z tym zrobić i jak to ugryźć i też będą zawsze się tłumaczyli, że nie mają 1000 innych rzeczy na głowie i nie będą mieli na to czasu. Znaczy, inaczej, będą szukali wymówki, żeby mimo wszystko po tą książkę nie sięgnąć. Trudno przekonać osoby, które nie chcą czytać. My się rodzimy analfabetami. My nie mamy naturalnej potrzeby czytania. Możemy przeżyć całe życie nie czytając i umrzeć bez czytania. Natomiast będziemy pewnie gorszymi ludźmi, bardziej się bojącymi, bo proszę pamiętać, czytanie bardzo zmniejsza lęk przed światem, przed przyszłością, przed chorobami też. Zwyczajny taki egzystencjalny lęk. Też czytanie i chodzenie do bibliotek powoduje, że jesteśmy mniej samotni, bo spotykamy innych ludzi. Dokąd ma pójść samotna 70-latka, żeby poczuć się wśród ludzi i nie płacić za to? Biblioteka jest takim miejscem, azylem społecznym, też miejscem po prostu dobrym do dyskusji, spotkań drugiego człowieka i przede wszystkim osoby zaufania publicznego, czyli bibliotekarkę, która zawsze dobrze doradzi. Bardzo serdecznie dziękuję, kochani. Sięgamy po książki. Dr Tomasz Makowski, dziękuję ślicznie. Dziękuję Dzisiaj bardzo. Pogoda taka, że tylko pod tym kocem się zaszyć. Pas, proszę uważać. I wziąć tą książkę i sobie poczytać przy ciepłej herbacie. Jak jest dobra pogoda, na plaży też można czytać. Ach, jak najbardziej. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy.